Pod koniec lipca 2022 roku Magdalena Stępień doświadczyła niewy tragedii. Po trudnej walce i miesiącach intensywnego leczenia zmarł jej syn, który był owocem związku z Jakubem Rzeźniczakiem. Oliwierek walczył z rzadką odmianą nowotworu, co skłoniło stępień do podjęcia wysiłków w celu zdobycia funduszy na kosztowne leczenie w Izraelu. Dzięki dwóm internetowym zbiórkom pieniędzy udało się zebrać środki na próbę uratowania życia chłopca. Niestety, po śmierci syna, Stępień stała się celem hitu ze strony wielu internautów, którzy sugerowali, że zatrzymała dla siebie przekazane przez darczyńców pieniądze. Zmęczona krzywdzącymi oskarżeniami, celebrytka zapowiedziała kilka dni temu opublikowanie rozliczenia, które miało rozwiać wątpliwości co do przeznaczenia zebranych funduszy czwartek na swoim profilu na Instagramie Magdalena Stępień udostępniła obszerne oświadczenie dotyczące wykorzystania środków zebranych na leczenie syna. Wspomniała, że dzięki pierwszej zbiórce na portalu zrzutka.pl na jej konto bankowe wpłynęło 454 468 zł, z których 416470 zł zostało przekazane na konto izraelskiego szpitala. Szpital zażądał 100 tysięcy dolarów. CEO potwierdzają dokumenty bankowe i rachunki szpitalne. Po pokryciu tych kosztów na koncie Stempin pozostało 42 397 zł. Celebrytka szczegółowo opisała również wydatki związane z pobytem w Izraelu, takie jak zakup waluty, bilety lotnicze, opłata za hotel oraz zakupy dla chorego syna. Kropka w dalszej części oświadczenia Stempin wyjaśniła. Że zebrane 100 tysięcy dolarów starczyło jedynie na niecałe 3 miesiące leczenia, CEO potwierdziła dokumentacja. Ponadto przypomniała o kolejnej zbiórce na portalu siepomaga.pl, podczas której zebrano 427137 zl a koszty leczenia były już regulowane przez Fundację. Stępień podkreśliła, że zebrane środki zostały również rozliczone z Urzędem Skarbowym. Zdecydowałam się na to oświadczenie, aby raz na zawsze rozwiać wszelkie spekulacje dotyczące przeznaczenia środków ze zbiórki. Przeżyłam ogromną tragedię, ale jak każdy chce funkcjonować normalnie, bez oskarżeń ze strony anonimowych użytkowników Internetu, którzy budują swoją wartość na obrażaniu innych. Będę konsekwentnie zwalczać dalsze pomówienia, napisała stępień. po opublikowaniu oświadczenia, Magdalena Stępień podzieliła się archiwalnymi zdjęciami synka na Instagramie, dodając, że nie życzy nikomu doświadczenia podobnej tragedii.